Historia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego początek działalności jest datowany na końcówkę XIX wieku. Projekt, który udało nam się zrealizować z Instytutu Pileckiego w ramach czterech kategorii, które były ogłoszone konkursowych, myśmy wystartowali z propozycją dotyczącą dziedzin sportu. Na ponad 130 projektów zajęliśmy pierwsze miejsce w ocenie z tym projektem. Jest to projekt, który będzie obejmował Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, który działał tutaj w Gnieźnie. Być może warta, być może nie, to niby i za zawsze pewna praca. Czy to z Martą się opłaca? Ogłoszenie. Ogłoszenie. Upraszę się wszystkich młodych na ciele i duchu, by wyrazili chęć uczestnictwa w pokazie autorskich układów choreograficznych w duchu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Zaklęci w Sokoła to jedno z wydarzeń, które tworzymy w ramach projektu W zdrowym ciele, zdrowy duch. Jest to projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Jest to projekt, który jest tak naprawdę zwieńczeniem wydarzeń, które realizujemy od maja. Mieliśmy wystawę, mieliśmy koncert. Mieliśmy gry i zabawy podwórkowe w różnych częściach Gniezna, także naprawdę ogrom wydarzeń. No a dzisiaj podsumowanie.